minęła godzina, w którym pan przyszedł do pracy. Udało się wrócić do swoich obowiązków? W tej chwili nie zostałem oficjalnie poinformowany o jakichkolwiek decyzjach, poza tym, że zostałem powitany brawami w moim macierzystym pierwszym wydziale cywilnym. Na to powitanie nadszedł prezes sądu rejonowego Maciej Nawacki, który oświadczył, że w jego ocenie zabezpieczenie go nie obowiązuje, że nadal obowiązuje go uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Natomiast takiej decyzji oficjalnej na piśmie nie otrzymałem, a takiej też decyzji oczekuję w związku z tym, że właśnie też złożyłem pisemne żądanie wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nadal nie uzyskałem informacji, co też jest symptomatyczne, czy do tutejszego sądu wpłynął odpis postanowienia z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. To się teraz w tej chwili dowiaduję tego od państwa, bo z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że rano prezes sądu zabrał całą pocztę, korespondencję, która wpłynęła do sądu dzisiejszego dzisiaj. Co jest też dosyć niespotykaną sytuacją. Natomiast tak jak mówiłem przed wejściem do pracy, ja wskazuję na to, że są też inne sposoby ustalenia treści postanowienia, które już obowiązuje od 14 kwietnia 2021 roku. Więc ja nadal jeszcze z uporem będę oczekiwał na dopuszczenie mnie do obowiązków służbowych. Dzisiaj pozostaję w sądzie i no, choćby też oczekując na formalną odpowiedź, a po jej uzyskaniu ewentualnie, jeżeli milcząco zostanie zignorowane moje żądanie przywrócenia do orzekania i do wykonywania obowiązków służbowych, będę podejmował kolejne kroki i to już niebawem. Myślę, że już jutro możecie państwo spodziewać, że będą podjęte przeze mnie działania mające na celu przymusowe wyegzekwowanie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. A jakie to kroki, o czym pan mówi? Mówię o tym, o czym wspominałem, wchodząc do sądu. Tutaj przede wszystkim będziemy wykorzystywać instrumenty przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, a mianowicie w takiej sytuacji przy ignorowaniu, niewykonywaniu orzeczeń sądu. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przymuszania i to osoby reprezentującej jednostkę organizacyjną, a więc w tym przypadku przymuszania osobiście prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego do wykonania obowiązującego go skutecznego i wykonalnego postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.